Letnia Galeria Artysty Fotografika Janusza Łuczkowskiego to nowe miejsce w Kielcach, w którym przez jakiś czas będzie można oglądać pracę współtwórcy słynnej kieleckiej szkoły krajobrazu. Do wnętrza przy ulicy Sienkiewicza 41 zaprasza sam autor. Mówi, że jest tu na chwilę, miesiąc, może półtora, a ci, którzy tu zaglądają, nie tylko mogą się delektować dorobkiem legendy kieleckiej fotografii, ale także słuchać licznych historii i anegdot z jego życia. A do ich opowiadania, trzeba przyznać, ma dar prawdziwy. To wybrane przez jedną z kielczanek zdjęcie ma być na przykład dowcipnym prezentem na 25. rocznicę małżeństwa. Janusz Łuczkowski skończył 85 lat i wciąż ma wiele pomysłów. No muszę powiedzieć, że tak się rozpędziłem, a w ogóle to już od 3 lat biegnę, bo już kilka spraw zrobiłem typu wystaw i zawsze każda ma być ostatnia. Ale w końcu sobie... No zaraz, nie można podobno mówić nigdy, że to ostatnia i to tak z rozpędu. A w środku pracy z całego kraju i podróży po świecie. Japonii, Niemczech czy Austrii oraz te, których zabraknąć nie mogło. Zdjęcia reprezentujące kielecką szkołę krajobrazu. Myśmy tą fotografią do pół świata zawojowali. Natomiast no ja należałam do tej szóstki, która tą kielecką szkołę najbardziej lansowała i tworzyła, ale chciałam też mieć coś swojego. I takim tym moim to jest Puszcza Jodłowa, która jest na tamtej ścianie. Po puszczy chodziłem przynajmniej za 35 lat. Mówi, że fotografowie mają to w sobie, że widzą ciut więcej niż inni. Stąd na fotografiach jego autorstwa tak wiele uchwyconych w kadrze ulotnych momentów, jak urokliwe miejsce na Helu, wypełniona słońcem alpejska dolina, czy otulona mgłą puszcza. Z każdym ze zdjęć wiąże się jakaś historia. Obudziłem się o godzinie 4:30 rano, patrzę w Kielce, przepiękna mgła jest. Gdyby ta mgła była w Puszczy Jodłowej, tak myślę i myślę. Ale tak na późno jechać nie chcę i sobie wpadłem na pomysł, że zadzwonię tam do zakonników. Zakonnicy chyba rano wstają. No jest godzina jakaś tam w 5:30, odbiera zakonnik, przedstawiam się i mówię, proszę ojca, bo chciałbym wiedzieć, czy tam u was jest mgła. On mówi, jak cholera, niech pan przyjeżdża. Janusz Łuczkowski jest autorem cykli fotograficznych, m.in. kieleckie krajobrazy, kieleckie zaułki, przemysł kielecki czy Kielce. Fotografując nie unika miejsc, które innym wydałyby się nieciekawe czy nawet nieładne. Lubię z brzydoty robić coś pięknego. Nawet wczoraj taki był akurat przypadek, że odwiedził mnie pan prezydent Lubawski. Popatrzył na zdjęcia Kielc i mówi, takie to przecież było brzydkie, a u pana takie ładne. Mówię, no bo tak staram się to zrobić. Janusz Łuczkowski zaczął spisywać swoje barwne życie. W ramach prezentu na jubileusz postanowił dać coś sam sobie. To cykl Przez życie z przygodą. Ma mieć 4 tomy zatytułowane Dzieciństwo, Młodość, Dojrzałość i Starość. Pierwszy w limitowanej edycji ukazał się na 85-lecie. Także mam niestety przed sobą jeszcze to, że muszę napisać te następne tomy. I jak ja powiem, jak ja mówię tak, to tak to jest zawsze. Także, że to będzie.